Kilkanaście minut po godzinie trzeciej dziś nad ranem zapalił się skład drewna w Kamiennikach, w gminie Brąszewice w powiecie sieradzkim. Pożar gasiło aż 49 zastępów zawodowej i ochotniczej straży pożarnej z województw łódzkiego i wielkopolskiego. Dogaszanie zgliszcz trwało do późnego popołudnia. Pożar o dużej intensywności, bardzo wysoka temperatura, no ze względu na ilość składowanego materiału palnego. Dlatego konieczne było użycie tak dużych sił ratowniczo-gaśniczych. Zostały zadysponowane siły i środki. Po przyjeździe pierwszych zastępów okazało się, że palą się dwa składy o długości około 50 metrów każdy. Łącznie składowane było tam około 1600 metrów sześciennych drewna. Składy były usytuowane w pobliżu lasu, a więc kompleks leśny był zagrożony. Kompleks o powierzchni około 36 hektarów. Jestem od godziny 9. Przyjechaliśmy podmienić strażaków, którzy walczyli wcześniej z tym pożarem żywiołem. A my teraz dalej to kontynuujemy. W chwili obecnej trwa dogaszanie, które będzie trwało jeszcze na pewno kilka dobrych godzin. Przyczyną pożaru w Kamiennikach było prawdopodobnie podpalenie. Straty szacuje się wstępnie na ponad 1 000 000 zł.